ale są też zadania właśnie na kanwie najnowszych odkryć. Takie zadanie miałem przyjemność poprawiać, także jak gdyby też stałem się olimpijczykiem w tym roku. To było o neutrinach, o takich unikalnych cząsteczkach, które w różnych wydarzeniach bardzo energetycznych w kosmosie mogą być emitowane i to była duża przygoda dla mnie rozwiązywać to zadanie. W bardzo różny sposób ci młodzi ludzie podchodzili do tego i w różny sposób to rozwiązywali, rozumieli. Zobaczyłem naocznie ten coś pięknego, ten proces myślenia u tych młodych ludzi i to było zachwycające. No właśnie, czy jest jedna ścieżka rozwiązania do tych zadań? Bo wiadomo, że tutaj jurorzy mogą przyznać po kilka punktów w związku z tym, jak wyglądał ten proces oceny. Czy właśnie ocenialiście ścieżkę dojścia do tego rozwiązania, czy jakieś ciekawe typy tych rozwiązań? Ocenia się w ten sposób, że no najpierw się, po pierwsze tak, autor zadania przygotowuje jakiś szkic rozwiązania. Bardzo często olimpijczycy znajdują znacznie, zupełnie inne sposoby rozwiązania, a czasem fajniejsze i ciekawsze sposoby rozwiązania. Tak było też w przypadku tego zadania, z którym miałem do czynienia w tym roku. Najpierw czytamy, to jest szalenie pieczołowicie robione, to nawet nie wiedziałem, że to aż tak pieczołowicie, chociaż 40 lat temu, ponad 40 lat temu też byłem olimpijczykiem. Najpierw się czyta te prace i znajduje się kryteria, według których będziemy oceniać, za co będziemy przyznawać punkty, za co ewentualnie karać, bo czasem zdarzają się takie błędy, które nie powinny się zdarzyć, nawet po zwykłym programie szkolnym. No i później przystępujemy do oceniania. Każde zadanie ocenia dwóch jurorów. Taką techniką oceniania tego dobrą jest to, że najpierw się ocenia, to mi mój doświadczony kolega Jurek Kuczyński podpowiedział, żeby po ocenie raz wrócić potem w odwrotnej kolejności. Rzeczywiście, ja wiem, z 5 co najmniej prac zmieniłem ocenę, bo człowiek po prostu zmęczony się, jakoś zmieniały się kryteria podczas biegnącego czasu. A potem jeszcze trzeba uzgodnić te oceny z drugim i to było dla mnie najbardziej tremujące, ponieważ pierwszy raz byłem takim jurorem, czy te nasze oceny będą się zgadzały tutaj z doświadczonym belfem, mając do czynienia, jakim jest Jurek. Ale okazało się, że w większości wypadków zgadzają się nasze oceny co do pół punkta. Wówczas się przyznaje tę wyższą ocenę. Czasem to była jego, czasem moja. A w tych wypadkach, kiedy różnica jest większa niż pół punktu, no to musimy uzgodnić, dogadać się, co, dlaczego. Czasem można było przeoczyć takie... Ja na przykład nie doczytałem, że końcówka rozwiązania zadania była na kartkach z brudnopisem i to było bardzo dobrze zrobione. Także to jest rzeczywiście wszystko zrobione bardzo fajnie. A zdarzają się takie przypadki, jak praca numer 21, gdzie musiałem przyznać 5,5 punktu, bo wychodziła ona poza kryteria, któreśmy ustalili. Były tam rozważania o utracie energii tych neutrinów, wychodzenia pola grawitacyjnego tej powstającej czarnej dziury. No i później się okazało, że to była właśnie praca Zosi. Ja zupełnie nie myślałem, że to może być jej praca. Także takie niespodzianki się również zdarzają. I autoprezentacja, imię, nazwisko i funkcja. Maciej Mikołajewski, Polskie Towarzystwo Astronomiczne. I dwumiesięcznik Urania, postępy astronomii. Okej. Teraz laureatka. Drugi raz z rzędu. Co dziewczynę ciągnie do astronomii? Bo nauki ścisłe to raczej chyba taka męska dziedzina. Myślę, że to samo co chłopaków. Po prostu niebo jest piękne. Fascynuje mnie, że mając właściwie najczęściej do dyspozycji tylko światło, możemy się tyle dowiedzieć o obiektach, które są tak daleko. I chciałabym się tym też zająć w życiu. Mhm. Które zadania były najtrudniejsze? Najtrudniejsze było zadanie to właśnie o neutrinach. Jak zwykle zadania pana Kuczyńskiego zresztą. No dosyć trudne było też zadanie planetaryjne, bo było niebo południowe, którego zupełnie nie znamy. Możemy się z nim zapoznać tylko pod kopułą, a to jest zupełnie inne od takich prawdziwych obserwacji i zdobywania przy nich doświadczenia. Mhm.
te zadania, program, które obejmują, znacząco przekracza to, czego się można nauczyć w szkole. Jak zatem się przygotować do takiej olimpiady, żeby zdobyć 29 na 30 możliwych punktów? No cóż, myślę, że bardzo dużo dało mi to, że jestem bardzo podekscytowana wszystkim, co jest związane z astronomią, także dużo wiedzy, która mi się przydała, szczególnie w tych nietypowych zadaniach, to jest wiedza z jakichś wykładów, kółek, no ale po prostu rozwiązywałam zadania z ubiegłych lat i bardzo mi pomogły też treningi pod kopułą toruńskiego planetarium. A skąd przyjechałaś? Z Torunia. Mhm. Okej, okay, ja dziękuję. Dziękuję. To co, idziemy może...